Hej, hej moi drodzy, ja jestem Emac, a to jest kolejny odcineczek z gry Gothic 3. Zgodnie z obietnicą moi drodzy, dzisiaj troszeczkę jeszcze połazimy, dlatego że chciałbym do końca odwiedzić te lasy, które są dookoła Faring. Pokażę wam, gdzie ja jestem ogólnie. I tak, my chcemy dzisiaj mniej więcej ten teren zwiedzić, tak mi się wydaje. Tutaj już mniej więcej zwiedziłem to pomiędzy Faring a Vanguardem. No i zobaczcie, że tutaj jest już przełęcz tak naprawdę, zaraz obok nas. Droga prowadząca do Nordmaru. A tutaj mamy gargulce i to dosyć w dużej ilości. Powiem wam szczerze, ja raz walczyłem z gargulcami, ale to ta walka polegała na tym, że... O, właśnie tak jak teraz. Więc nie wiem, czy to jest ciężkie, czy to jest słabe. Naprawdę. Ale z tego co widzę, z kłuszczem mu szybko idzie życie. Takiemu gargulcowi. Dobra, ten już życia nie ma. 200 doświadczenia. Tego zabijemy, bo będzie łatwo nawet. Ale mam głośno słuchawki, mój Boże. Ale powiem wam szczerze, że... znajomość gry robi naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pamiętam jak grałem po raz pierwszy w Gothica, to mniej więcej... mniej więcej robiłem to samo, co teraz pokazuję wam na YouTubie, w sensie, że te same miasta odwiedzałem w tej samej kolejności i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętam, że tutaj te gergulce jak spotkałem, coś mi się właśnie teraz kojarzy, nie mogłem ich w ogóle pobić. O Jezus Maria, dzik! Naprawdę ich nie mogłem kompletnie pobić. A teraz zobaczcie, gdzie ty jesteś, dziku? Tam jeszcze idzie trzeci. Dobra. Oj. Cholera góra. Czekajcie. Podejdziemy sobie tutaj po te mięso nieszczęsne, ale tu nie podejdę. Tutaj jak już prędzej. O, świetnie. Zbierzemy mięcho. Muszę to mięso częściej używać, bo naprawdę mam go od groma. Dobra. Krwiopijca. Nie lubię ich. Tam coś jeszcze dalej łazi. Nie wiem, co to tam było. Bełtów naprawdę mam cały czas mało. Chociaż teraz po wypadzie do Vanguardu mi się ich trochę uzbierało. 582. No to dosyć ładnie mam, to spoko. Z czego jeszcze mam trochę zaostrzonych. O, tam są gobliny. Ale chodźmy jeszcze tutaj, zobaczymy, czy coś jest ciekawego. Aha, czyli my, można powiedzieć, z tamtego miejsca zrobiliśmy taki myk. I tutaj teraz znowu z powrotem. No ale tu bym, nie wiem, czy bym wszedł. Wszedłbym spokojnie. No dobra, to teraz tutaj idziemy. Bo z Vanguardu teleportowałem się do nieznajomego miejsca. Tym nieznajomym miejscem było właśnie to coś pod mostem. Znaczy musiał odejść dziad. Nie, dobra, ja podejdę do niego. Gobliny nie są ciężkie, takie strasznie. Szybkie ataki robią. To jest taki atut według mnie goblina. Tutaj na górze mamy jakieś dziwne kręgi. Czekajcie, no jestem ciekaw, co to jest, ale wolałbym to... Mi się zdaje, że też gargulce. Zobaczcie, że tutaj taki sam był krąg. Coś mnie goni. A, dzik chyba. Dobra, na razie go zostawię w spokoju. Ale nie wiem, czy on tak... sobie łatwo pójdzie. Czekajcie, rozwalę go, bo będzie mi to kuczał teraz. Cholera! Jeszcze przez skałę przechodzi, zobaczcie, jaki dziad. Dobra. Stara skrzynia. Co to jest? Podróż duszy. Mak uwalnia swojego ducha z ciała. No ciekawy czar, powiem wam szczerze. Taki niespotykany, bo w dwójce Gothiku go nie było, z tego co kojarzę. Ale ciężko się tutaj łazi po tym terenie. Same takie wzgórki są. Dobra, gdzie ten krąg, o którym mówiłem? Gdzieś tutaj on był. Czyż nie? A to w takich kręgach nie tylko gargulca możemy spotkać.
Z tego co kojarzę, są jeszcze i ogry. Albo i gobliny. Ale tutaj widzę takie pola namiotowe orków. Czyżby nam nas czekała walka z tymi orkami znowu? Zaraz zobaczymy, ale tutaj jeszcze ta skrzynia była. W ciekawym miejscu, co nie? No, otwieranie zamku. Fajne, fajnie. Tego zawsze za mało mam. Więc na pewno użyję. Co tutaj jest? Ale na bank orkowie, no bo co innego, co nie? Pustka. Ale heca. No nie, aż się zdziwiłem. O proszę, fajny znowu czar mamy, fala płomieni. Tutaj pusto. Mgła. Coś tu się naznaczyło. A dziki. Dobra, dziki możemy rozwalić. Tam jest jeszcze jeden kufer. No i my tak naprawdę jesteśmy już strasznie blisko tego Nordmaru. Mi się tak przynajmniej wydaje. A nie chcę tam wchodzić. Jak na razie. Gdzie ten dzik? Tu jesteś, dziadu. Dobra, jeden dzik nie żyje. Jeszcze dwa. Świetnie, świetnie. Złamany. Oż ty, dziadu. No, tutaj takie rzeczy, że ujdą. No okej, więcej już chyba nic nie znajdę tutaj. A, tutaj są kolejne dziki, dobra. Oj. Ty, ale wiecie co? Chyba orka słyszałem. Czy mi się wydawało coś? Spójrzmy tutaj jeszcze. Uwaga. Oj, uwaga, bo te pole magnetyczne tutaj już działa. Aż tutaj sięga możliwe. No i moi drodzy, tutaj mamy taką fajną ścieżynkę, która właśnie do tego Nordmaru ten kieruje nas. Już nawet widać z daleka, że tam coś białego jest. Tak tylko kawałek nadejdziemy, okej? Okay? Tak, żeby był taki przedsmak. Proszę was. No jest, jak to tam pięknie wygląda, tak się aż błyszczy. Cholerny krwiopijca. Dobra. O jasny gwint. Cudem uniknąłem zatrucia, naprawdę. O cholera jasna. Tych tutaj jeszcze brakowało. O Jezu, jeszcze trzy ich jest. Czekajcie, zobaczymy co mamy tutaj. Z tych czarów. A, no to nic mu nie da. Chociaż trochę stracił życia. Dobra, prosto w gębę. No i zobaczcie, teraz tam 1200 doświadczenia wejdzie w ekwipunek. O cholera jasna, uciekaj. Nie chcę z nimi walczyć, naprawdę. Tym bardziej, że save'a cholernego nie robiłem od dawna. Tam chyba jeszcze są, ja pierdziu. Ja wolę w tą stronę chyba.
Jeszcze raz. Ej, ale takich strasznych obrażeń to mi one nie... Dobra, straszne. Dobra, teraz spierdzielamy w drugą stronę, pod górę. Tego dziada najpierw, co jest za drzewem. Dobra, nie żyje. Ładnie. O Jezu, to jest ciężkie, naprawdę. O właśnie, on ma taki... No nie, ja pierdzielę! On ma taki dziwny cios właśnie. Taki, co powala na ziemię naszą postać. Kurde mole, gdzie mam save'a wcześniejszego? To jest dużo chyba. Dopiero tutaj, ja pierdzielę. Chyba zrobię pauzę dla was, wiecie. Tylko się upewnię. Chociaż tu nie ma dużo roboty, bo tam te dwa gobliny były. Kufry otworzyć, te trzy gargulce zabić. Nie no, nie ma dużo roboty, fakt faktem. Ale na styk mu życia zostało. Jakbym wolniej wstał, albo bym uciekł jakoś, czy coś w tym rodzaju, to byłoby lepiej. Kurde mole, no. Dobra, rzućmy się na te gargulce. Idzie szybciej. Jest co do wyboru. Dobrze, że to żadnym ogniem nie zieje, czy coś w tym rodzaju. O Jezu, jeszcze dwa dziki. Dobra. Ładnie. Nawet poszło. O, czy te dwa dziki ja przy tym zabiłem? Chyba tak. Dobra, mamy ten czar, podróż duszy. To jest najważniejsze. Jeszcze fajnie by tą falę płomieni byłoby znaleźć. Dobra, już mięsa nie będę zbierał. Dobra. Coś jeszcze? Raz, dwa, to szybko wypiję, okej? Okay? Nie, tu już nic nie znajdę. A, krwiopijce. Dobra. Jeszcze chyba jeden krwiopijca powinien być, mi się wydaje. Chyba się na razie wydaje. Tu jest ta powłoka, bariera, jak zwał, tak zwał. Aha, i tam jest ten kolejny krąg jakby, w którym... no, nie wiem czy wejdzie. Wejdę. W którym jest ten kuferek. Przez moją głupotę będę stratny po prostu trochę mięsa, bo tak to przy was zbieram, ale jak mam już nadrabiać, to daję sobie spokój, bo naprawdę nie chcę mi się tutaj przycinać odcinka, bo no nie ma tak szczerze mówiąc dużo co do roboty, jedynie jest zabawa z tymi cholernymi ogrami nieszczęsnymi. No to przyznam. No i coś goni. Nie wiem gdzie jedynie. Goblin chyba. Dobra. Tutaj dwa kuferki jeszcze, co nie? Były, dobra. Okej, okay, pięknie, pięknie. W zasadzie to nawet trzy kufry, bo tam jest jeszcze jeden. Dobra. Ale zobaczcie, że czary różnią się. Raz w tym samym kufrze możemy po wczytaniu gry znaleźć co innego. O, ale fale płomieni chyba tutaj gdzieś widziałem. Dobra, gdzie coś mnie goni? A, dzik. Dobra. Ile ich tu było? Cholera jasna. Pięknie.
No i tak, i tutaj będą nasze ogry wspaniałe. Czy tam przeklęte. No, ktoś do mnie dzwoni. Jeszcze najlepszy to kierownik. Obawiam się, że będę musiał przyjść szybciej. Nie wiem, co on chce, zaraz odzwonimy. Muszę te ogry zabić, to bez wątpienia. Dobra, są tutaj. A wiecie co, zapiliśmy grę. Nie chcę to samo. Nie chcę tej powtórki z rozrywki. Ale ciekawe, co ode mnie chce. Tutaj tych ogrów było chyba 3 w tej kupce, natomiast tam dalej było ich jeszcze więcej. Ale wiecie co, czekajcie, mam te 3 czary. Wejdźmy tylko bliżej. Lera. Już większe obrażenia chyba z tej kuszy zadaje. Naprawdę. Trochę go tutaj pociumpciam. Ale nie skręcaj, panie, dziś na bok. Patrzcie, tam są jeszcze 2, cholera jasna. Ja pierdzielę. Jakieś SMS-y jeszcze. Dobra, trzeba uciec, wiecie, bo... Bo i tak ładnie ich ściachałem, według mnie. Jednak mamot taki ogr. Jak powali na ziemię, to masakra. Dobra, ten ma mało życia, może go dobiję już. Ale ja trafię. Cholera, co się dzieje? Ja naprawdę nie ogarniam. Dobra, dostał. Dobra, pięknie. Jeden nie żyje. Cholera. Dobra, one są naprawdę. Ja tylko tego SMS-a z ciekawości zobaczę. To nie jest ten SMS. Siema, bądź jutro na 18. Potwierdź, proszę. Nieźle, czekajcie, bo to trzeba było wczytać. No, nie uśmiecha mi się iść na 18 do pracy, bo sobie nie ponagrywam. Ten save? Ten chyba. Ja no, nie chcę mi się jutro na 18 przychodzić, naprawdę. Na pewno kogoś nie będzie. Dobra. Już nie wiem, ale co z nimi zrobić mam. Nie mam patentu na nie. Tam są 3 ich jeszcze ile? A czekajcie, to jest fajne miejsce, żeby użyć tego zwoju z czarem, bo one są tak obok siebie, te ogry. Ładnie. Chociaż nie, jest 1 tylko tam był. Chociaż nie, 2 były, okej. Okay. O, już nie żyje jeden, ładnie. Dobra, uciekamy. To jest idealny moment na to, żeby ich teraz z kuszy dobić po prostu. Niech się cała sytuacja trochę uspokoi.
O, ten jest na hita, pięknie. Dobra. Ładnie. Ładnie. Pięknie. Tam jeszcze jest ich trzech. Zogra co mogę? Chyba wino tylko. Ale się namęczyliśmy tutaj przy nich. Naprawdę, aż za długo, stanowczo za długo. Dobra, i gdzie tam ci dwaj są, co? Czy tam jeden był? Nie wiem dokładnie. Ale dwóch już widzę. Wiem, że nie zapisałem gry, będę uważał. Jeszcze dzik. Ło. Tamten jeden na dobitkę jest, no. Dobra, dawajcie naszego do tego jeszcze. A jego nawet z łuku mogę walnąć. Dobra, pięknie. Dobra, to było. Idzie sobie, idzie na gate. O, proszę, fala płomieni. Dobrze, dobrze. Jeszcze tu jest drugi kufer. Tutaj chyba, nie? Tak, tak. Ale to może czekajcie, tego dzika rozwalimy. Boże, tam już jest zima. Tam jest Nordmar. Naprawdę, kocham Nordmar. Dobra. Ładnie. Otwórzmy ten kufer. No, może być, może być. Jeszcze jest ich tutaj trzy? Ja to już muszę grę zapisać, ale naprawdę dużo. Czekajcie, tutaj trzech, tam dwóch, to pięć i tutaj trzy, osiem ogrów. Ja pierdziele. No i oczywiście też chyba skórzyk porozwalam, bo nie wydaje mi się jakby inaczej. Nie chcę iść na trzech naraz. Dobra, trafiłem. Jeszcze jeden cios chyba, co nie? Dobra. Ładnie. Dobra, lecimy dalej. Nie trafiłem? Cholera. Ale szybko, chowaj ten miecz. Ja pierdzielę, jaki on ociążały, ten Bezi jest nieraz. Wątpię, że tą walkę jakoś tutaj wygram. Dobra, udało się. Fuksem bo fuksem, ale się udało. Kolejna szybka miksturka. Chodźmy, może podejdziemy do tego jeszcze na górze, co jest. On gdzieś tam do siebie idzie. Nie wiem, czy sobie życie, kurde, zregenerował. Jak on podejdzie, to raczej zginie już. Jeszcze trzy strzały raczej jakoś.
Dobra. No i na hita jednego zostanie. Dobra, ładnie. No i te dwa kufry jeszcze nam zostaną do otwarcia po tych ograch. Dobra, dwie miksturki lecznicze, pięknie. No i trzeba będzie pójść do Faring teraz, bo tam dalej już nie będę szedł. Dobra. Jeszcze tutaj sprawdźmy, czy wszystko jest wyczyszczone ze stworów. Nasze krwiopijce dowalę. Dobra. Oż ty dziadu, jeszcze jeden. Jest jeszcze tego, co nie? Złamany. Ale ten Nordmar szybko się zaczął, bo zazwyczaj jest tak... Cholera. Bo zazwyczaj jest tak, że najpierw mamy taką dziwną... zieleń, taką jakby wyblakłą, taką jesienną. Coś właśnie w pół tego. No dobra, nie będę tam szedł oczywiście. Ale... aż tam kusi pójść. Dobrze, jeszcze zobaczmy, co tutaj mamy, bo tutaj jest jakieś... Coś liście? Coś tupie. Nie wiem, co to może być jedynie. Co to jest tutaj za miejsce? Pytanie, czy będę mógł z tego później wyjść? Chyba nie za bardzo. Chociaż czekajcie. Chociaż może nie kombinuję, bo nie będzie jeszcze zajścia. Dobra. Moi drodzy, ja będę powolutku kończył i w jutrzejszym odcinku będziemy już powolutku szli do Faring i tam będziemy wykonywać misję. No we wczorajszym odcinku udało mi się tak naprawdę wykonać dwa zadania. No i to spowodowało, że tam bodajże dostałem ile? Z 16 reputacji? O, akrobatyka się przydaje jednak. Coś takiego. Jakoś 16 reputacji, nie chce mi się nawet patrzeć. Więc no, jeszcze troszeczkę misji nas czeka, żeby mieć te 75% przynajmniej. Dobra, moi drodzy, ja się z wami gorąco żegnam. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!